Cześć moi drodzy, bardzo się cieszę, że po serii francuskiej dotarliśmy w końcu do tej hiszpańskiej, bo jak może niektórzy z Was wiedzą, to jest moja ukochana kuchnia, więc przez następnych 5 odcinków będę Wam opowiadała, co się kryje za dziwnymi hiszpańskimi nazwami, które możecie znaleźć w restauracyjnych menu. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Dziś opowiem Wam o empanadas, czyli o hiszpańskich pierożkach. Możecie je utożsamiać z Hiszpanią i bardzo słusznie. Pierwszy raz pojawiły się one w książce kucharskiej w 1520 roku. W oryginale jest to przepis galicyjski, ale tak naprawdę do Hiszpanii trafił z krajów arabskich, dlatego mogą Wam one też przypominać samosy. Jeśli chodzi o to, co tak naprawdę znajduje się w tych pierogach i czym one są i czym się różnią od naszych pierogów, no to tak, mogą one być pieczone bądź smażone. Ja zdecydowanie wolę empanady smażone ze względu na to, że przy wysokiej temperaturze smażenia idealnie przypieka się nam ciasto, a w środku farsz pozostaje bardzo soczysty i aromatyczny, bez efektu wysuszenia, który często towarzyszy pieczonym pierogom. Pierwsze empanady, których ja próbowałam, były dużo mniejsze od tych. W środku miały tuńczyka, jajko i kukurydzę. Kukurydza jest bardzo popularnym wypełniaczem do empanady ze względu na to, że była dość tania i powszechna, zarówno w Hiszpanii, jak i też w Ameryce Południowej. Razem z kolonizatorami pomysł na empanada powędrował na Filipiny. Znają je też bardzo dobrze w Ameryce Południowej, gdzie używają do nich dużo więcej mięsa. Popularnymi wypełniaczami do empanadas są zarówno ziemniaki, bataty, kukurydza, jak i również różne rodzaje fasoli. Przed sekundą rozmawiałam z Martinem, który jest właścicielem tej restauracji. On jest z Argentyny i powiedział, że u nich empanady mięsne je się na Wigilię, a z kolei te z owocami morza, tak popularne w Galicji, jada się raczej na Wielkanoc, bo oni na Wielkanoc nie jadają mięsa. Te tutaj są z gorgonzolą, są wspaniałe, miałam okazję już ich spróbować, więc teraz Wam pokażę, jak to tak naprawdę wygląda w środku. Piękny ser. Wypływasz, chyba zrobię to rękoma. Ze względu na to, że te empanady są smażone, a nie pieczone, to cały farsz się idealnie rozpuścił, bo ta temperatura była wystarczająca, to znaczy całe ciasto się zamknęło z zewnątrz, a w środku idealnie ser się rozpuścił, nic tutaj nie zostało, więc cóż. Słuchajcie, ja Was zachęcam bardzo serdecznie, żebyście upolowali gdzieś, czy w meksykańskiej restauracji, czy w hiszpańskiej, czy w argentyńskiej, swoje pierwsze empanady, albo zrobili je w domu, bo to też nie jest bardzo trudne, tylko pamiętajcie o wysokiej temperaturze smażenia. Przepyszne ciasto, przepyszna gorgonzola, zioła w środku, idealne jedzenie na lunch. Pamiętajcie tylko, żeby jeść je gorące.